godzina, nie wiem, 12 w południe. Niedziela dzisiaj, Madziu? Niedziela. Niedziela. Pełna głowa myśli do przekazania dla Was. Na razie króciutko, a potem będziemy opowiadać. Ptaszek wpadł tam. Do namiotu? No, otwórz, żeby się... Wyleci. Mówisz? One tam wylatują, no. Madzia spała. Wstała półtorej godziny temu. Ja sobie po cichutku rozkładałem namiot, rozłożyłem sprzęt, bo przeważnie wędki Madzia rozkłada, szykuje. Ja robię w tym czasie co innego, ale nie chciałem Madzi budzić, no to sobie po cichutku robiłem. Także jesteśmy na takim etapie. Jesteśmy w Chorwacji. Wczoraj tutaj przyjechaliśmy z Włoch. Jak widzieliście, skończył się zlot nasz klubowy na Aquatica Lake w Italii, we Włoszech. Wczoraj jechaliśmy 750 km. Przyjechaliśmy do Chorwacji na żwirownię. Powrót na żwirownię, na tą samą, na której byłem z Adamem 2 lata temu. Chcemy z Madzią też teraz w listopadzie w tym roku spróbować coś fajnego tutaj złowić. Żwirownia bardzo ciężka, bardzo głęboka i bardzo chimeryczna. Z tego co słyszałem oczywiście, bo jesteśmy tutaj drugi raz. Ja jestem tutaj drugi raz w życiu, Madzia pierwszy raz. Jak będzie, nie wiem, zobaczymy. Będziemy na bieżąco Was informować. Będziemy Wam opowiadać. Zmęczeni, bo żeśmy wczoraj tu przyjechali o 23:00. Położyliśmy się spać, tak jak no, mówię, no, wstaliśmy, zaczynamy działać. Ja płynę sondować. Chcę zrobić tutaj mapę batymetryczną naszej, powiedzmy, części wody, żeby później było łatwiej. Zostaniemy tutaj 6 nocek. Z tego co dobrze liczę, to chyba 6 nocek. No i tyle kątem wstępu. Mam nadzieję, że będą fajne ryby. No a na bieżąco będę Wam opowiadać co, jak i w ogóle i gdzie. Później sobie usiądziemy w namiocie, opowiadam Wam troszeczkę o zlocie, o moich jakichś tam przemyśleniach na spokojnie, o tym jak było na tym zlocie naszym klubowym. Ja płynę robić mapę batymetryczną, a Madzia będzie coś tutaj ogarniać przy wędkach, przy zakładaniu przynęt. Zaraz ustalimy co, jak i w ogóle. Madzia robi PV-ki, Madzia szykuje zanętę. Madzia przeważnie zajmuje się właśnie zakładaniem przynęty na włos. Ja bardziej stroną taką cięższą, może taką męską, czyli sondowanie, pływanie i takie tam. I to tyle chyba na kątem wstępu. Mgła jest, zobaczcie. Może tutaj pokażemy na koniec i mojej przemowy. Tak wygląda nasza miejscowa. Pomost ten sam co 2 lata temu z Adamem. Fajnie, że udało się tutaj w ogóle usiąść na tym miejscu, bo tutaj nie ma rezerwacji stanowisk. Tutaj się siada na miejscówce, która jest wolna. Dlatego te... Jeszcze nawiążę do tego, już kończę. Dlatego bardzo nam zależało, żeby przyjechać tutaj w sobotę wieczorem. Bo tak żeśmy sobie wymyślili, że jest duże prawdopodobieństwo, że będzie ktoś tutaj siedział do niedzieli rana, bo przeważnie w niedzielę wędkarze się pakują po zasiadce do domu. I tak żeśmy sobie wymyślili, że właśnie prześpimy się tutaj na górze, poczekamy aż ktoś w niedzielę skończy zasiadkę i wskoczymy na jego miejsce. No ale okazało się, że wędkował tutaj karpiarz, który skończył w sobotę wieczorem swoją przygodę z tym stanowiskiem. No i udało nam się wbić w to miejsce, na którym nam bardzo zależało. Troszeczkę to miejsce znam, no ale się okazuje, że nie ma już tutaj taśmociągu, nie ma tutaj tej maszyny do kopania żwiru w tym miejscu, co była 2 lata temu. Także mogło się dużo zmienić na wodzie. Dowiedziałem się tutaj od jednej osoby, że ta maszyna jest w całkowicie innej części tej żwirowni. Także upodobania ryb i struktura dna mogła się pozmieniać, mogły się pozmieniać liny, które tutaj przebiegały pod wodą, czy te beczki, które były na wodzie 2 lata temu, tego nie ma tutaj. Także płynę, wysąduję, popatrzę, postukam, zrobię jakąś batymetrię, tak jak mówię, no i
Zobaczymy. Dobra, kończę, bo już się chyba powtarzam. No Macia mi macha, że tak, że się powtarzam. Ale mówię, mam dużo myśli wam do powiedzenia. Ja podejrzewam, że jak wrócę, to będę miał jeszcze więcej do powiedzenia. A jak wywieziemy i nawet jak będzie jedno branie, to będę miał jeszcze więcej wam do powiedzenia. No i jeszcze dodatkowo kilka zdań, albo kilkanaście zdań pewnie jutro wam opowiem o zlocie naszym klubowym. Dobra, koniec, płynę. Jestem. Długo cię nie było. Ile? Godzinę? No, lekko. Opłynąłem całą tą, powiedzmy, patrząc na wodę, to całą lewą część opłynąłem. Zrobiłem siatkę w tą stronę, aż tam pod... Kurde, jak się pozmieniało. Tam aż pod linami byłem, pod koparką, blisko taśmociągu. Bardzo dużo lin tam idzie, takich, które trzymają to wszystko. To się nie przemieszczało, bo to wszystko pływa na wodzie. Tą część tak tylko liznąłem, ale tą część zostawimy sobie, tą prawą, na później. Jednak wiem z doświadczenia, że lewa strona jest lepsza wędkarsko, czyli tu pójdą cztery kije. Znalazłem nowe miejsca, także tu jest bardzo dużo terenu do obłowienia, to ja myślę, że tutaj cztery wędki. Później, na sam koniec, tam dwie wędki. Mam zrobione linie, czyli batymetrię, izobaty. Zrobię sobie teraz kolory. Poukładam sobie teraz, że na przykład od 2 do 4 metrów będzie inny kolor, od 4 do 6 będzie inny kolor, od 6 tam do 7 inny kolor i tak po kolei co 2-3 metry będę sobie tę kolorystykę tej mapy batymetrycznej pozmieniam, żeby widzieć, jak to się układa, bo są mega spadki, mega garby, ciężkie to jest tak do ogarnięcia, dlatego ta mapa, wiem, że gadam o tej mapie batymetrycznej bardzo dużo ostatnimi czasy, ale no mega sprawa i naprawdę bardzo pomocna, nawet pół dnia poświęcić na obadanie wody i później wędkowanie niż wywożenie na tradycyjną sondę, bo coś tam niby się znalazło, a potem codziennie się odkrywa nową miejscówkę. Także lepiej jest zrobić to raz a porządnie. Dobra, ja robię teraz sobie w menu, pozmieniam kolory, bo są inne kolory niż na ostatniej wodzie, co łowiliśmy, czyli niż w Austrii. Inne z, tak powiem, zakresy głębokości, bo na Austrii było tam do 5 metrów, to musiałem inaczej kolory poukładać sobie w menu. Tu mamy do 28 metrów głębokości wysądowane, to też sobie poukładam inaczej kolory. Jak ja to zrobię za chwilkę, no to zaraz wam pokażę mniej więcej, o co tu chodzi. Czerwony od 3,5 do 5 metrów, pomarańczowy od 5 do 7, żółty od początku, żółty to jest płcizna 0 do 3,5, czerwony od 3,5 do 5, pomarańczowy od 5 do 7 i tak po kolei.
od 7 do 9, od 9 do 11, od 11 do 13, od 13 do 15, od 15 do 16, bo też ciekawa półka będzie. No i 17-21 to już takie na szaro i z ciekawości taki, nie wiem jak to nazwać, taki niebieski, nie wiem jak to nazwać ten kolor, od 21 do 25. I teraz zobaczcie jak to się kształtuje. Tylko wrócę do mapy. Tak to wygląda. Jesteśmy w tym miejscu. Ja bym musiał tak ostać pontonem, żebyście to dobrze zobaczyli. Czyli jak Madzia nagra o tak mapę, to mniej więcej tak to się kształtuje równo z naszym brzegiem. O, tak jak będę stał, to tu idzie brzeg i to idzie brzeg. O. O, to jest coś takiego. Czyli widzicie, gdzie niegdzie są większe spady, gdzie są mniejsze spady. Tutaj na przykład musiałbym jeszcze troszeczkę. Tu jest fajny taki garbik do 5 metrów. Tu spada szybciej, tu spada wolniej, tutaj też spada wolniej. I tu jest fajna półka. Zobaczcie, jak tu jest wąsko. Ten zielony. Jak tu jest wąsko, jak tu, tutaj izobaty idą bardzo szybko. Tu jest bardzo duży spad. Do tych 25 metrów. A tutaj zobaczcie, jak idą izobaty. Ten spad jest dużo szerszy i tu jest bardzo szeroko. Między 15 a 16,5 metra. Tu jest piękna półka. Zobaczcie, tutaj tej półki nie ma i tutaj tej półki nie ma, są spady. A tutaj jest fajna półeczka. Tu na pewno musi jedna wędka iść. A tu może gdzieś na tych między 5, 7 a 9 metrów tutaj pójdą 3 wędki. Zobaczymy. Tutaj jest fajny taki szeroki plac na, tylko że jest głęboko, poniżej 17,5 metra, ale tu jest szeroki plac. A tu są mega spady. Także no dużo już wiem. Nie wiem, czy to się udało Madzi nagrać, czy to widać. Widać, widać. Ale głowa taka. Robimy po kolei 4 wędki te, zaczniemy od lewej. Jak Madzia pokażesz teraz, tu jest taki stary, nie wiem jak to nazwać, wystaje no, troszeczkę, no, tutaj no. 40 metrów od naszego brzegu, od naszego pomostu przy brzegu stoi taki stary, nie wiem jak to nazwać, jakieś pozostałości po taśmociągu, jakieś pływadełko, ono jest całe metalowe. I troszeczkę się o nie boję, bo chciałbym mieć jedną wędkę tak załamaną lekko za ten metal. Także jak będzie branie, to trzeba będzie pontonem od razu płynąć, bo tam kawałek dalej jest już lina. Jak tam weźmie ryba, jest bardzo ciekawe miejsce, podejrzewam, że stamtąd weźmie ryba. Tam będę musiał coś wymyśleć, żeby coś, o coś załamać tą żyłkę, żeby się nie przetarła. A reszta żyłek już powinna iść bez dotykania do tego pływadełka. Tak to będę nazywał. Umówmy się, że to jest pływadełko metalowe. Dobra, idę troszeczkę się ogrzać, bo troszeczkę zmarzłem i za chwilę robimy wędki.
kulek, troszeczkę całych kulek, Game Over Szprot. Dwoma kijami będziemy obławiać właśnie na tą serię i będziemy obławiać dwoma wędkami na najgłębszych partiach, znaczy najgłębszych tych, które my wybraliśmy, czyli tam gdzieś będzie 14 metrów mniej więcej, plus minus, czyli na tej półeczce takiej, co znalazłem, takiej fajnej. Co, damy na jedną wędkę, damy pojedynczą tonącą, na drugą wędkę damy bałwanka, do tego PFO-eczka, Madzia zaraz zrobi, troszeczkę sypniemy kulek w to. No i zobaczymy, no bo te cztery kije mamy, te pierwsze cztery, dwa będziemy mieli na punkt G, dwa będziemy mieli na Wal Sekreta, tam w różnych kombinacjach potem Wam pokażemy, no i dwa będą właśnie na Game Over, czyli dwa, dwa i dwa, w różnych partiach głębokości. Ta seria będzie najgłębiej. Troszeczkę zalejemy. Tu już mogę Wam pokazać, bo w tym roku testujemy tą serię. Tak wygląda liquid do tej właśnie serii nowej. Liquid, jak widzicie, jest inny od wszystkich. W liquidzie znalazły się też pomielone szprotki, dlatego taki gęsty. Ale opowiem Wam pewnie to innym razem o tym. Seria petarda. Tyle Wam powiem. Tylko nie wiadomo, czy ryby na 14 metrach będą chciały żerować i to jeść. Może się okazać, że na płytszych partiach, gdzieś na 8 metrach, na 4 metrach będą brania, a nie na 14. No ale zobaczymy. Trzeba próbować. Jak to się prezentuje. No to jest taki, powiedzmy, przygotowany materiał do PV-ki dla Madzi. I będę w to wsypał jeszcze całe kule. Pierwsze wywózki z pontonu, później może modelem, zobaczymy. Ale taki towar poleci do wody. Thank you.
żyłki wpłynąłeś. Bo tam jest lina, ta gruba taka tam, co no. Poparkę trzyma. I już tak, jak dopłynąłem do niego, był 2 metry obok liny. No, dobrze, że i zaczep był jakiś, dobrze, że ten zaczep puścił i poszedł na otwartą wodę. I w trakcie holu dwa spławy były pod samym też pociągiem. Jeszcze tam za liną. Tam one tam siedzą za tą liną. Wziął na wędkę, która była najdalej, najbliżej liny. No, to trzeba. Tu połyskę. Przynieś, no. Co ty gadasz?
Trzymasz go tak? No. Wkładam wszystko. No. Czekaj, ja zrobię to inaczej. Kochanie, jest koń! Czekaj, ja zrobię ten bałwanek 16 w punkcie G plus dumbbells. Haczyk WW2. Patrz jaki pysk, zdrowiutki. To jest niepojęte, co tu się wyprawia na tej wodzie. Więc sam nie wiem, ile to kilo waży. Druga wędka z lewej. Wywieziona tam 7 metrów za pływadełko metalowe. To był bałwanek 16 w punkcie G plus dumbbells. Pierwsze branie i jest... Ważymy zaraz. Poczekaj. 25 będzie. Minus 1,8. Kurczę, pierwsze branie. Ja mówię, jedzie czerwona, nie wierzę. Mówię, te dwie na płytszej wodzie, co leżą. I przeszkoda po drodze w postaci pływadełka. Już jak biegłem na dół, to już wiedziałem, że czerwona to jest z tej strony. Ile? A ile wstawiasz? 25. 26,400. Oaj. Dużo się nie pomyliłem tym razem. Zajebiście. Brawo, brawo. Zajebiście. Ty, czekaj. Manie, aż brak mi słów do gadania. Tobie? Niemożliwe. Naprawdę. Jak jestem trochę zaspany, trochę niedowierzany. A wiesz, że budzik dzwonił, jak miałeś branie? Naprawdę? No. Ustawiłem sobie budzik, żeby właśnie kamerę ustawić tutaj na wędki, na brania. Spóźniłeś się 5 minut. Wolno. Ja pierdzielę. Faktycznie, chyba dzwonił, no. Mówię, te 15 minut nie ten, dżemki nie zaszkodzi w braniu. A jednak. I by było branie może nagrane. Ale jechał, co? No. Już cały czas go trzymałem, jeszcze ciebie nie było, to jeszcze jechał, wsiadłem do pontonu, jeszcze jechał, ale cały czas próbowałem go trzymać, żeby mi nie poszedł, kurde, w tą linę i tak mnie pontonem ściągał z takiej odległości. Ciągnął mnie w tą linę. Dobra. Jest moc. Ale ci mi się wypuszczę. Nie, to jest niemożliwe, ten bebek. A to dopiero dzisiaj poniedziałek. Chyba codziennie takie brały. Thank you.
do twarzy z takim miskiem. Masakra. Pierwszy raz jak go zobaczyłem przy powierzchni, to myślę, 19. Naprawdę. Ale mówię, nie odzywam się, bo ostatnio się na Austrii myliłem. Nie wyglądał na takiego, bo dopiero potem ten brzuch, wiesz. Chyba ślisko tu jest, jak nie wiem. Piękna ryba z wielkim bębzonem. Sen się spełnia. Pięknie. Mówiłem, że tu wrócę i mówiłem, że z niewiadówką i że z Madzią. I po konie. I po konie. Brawo. Teraz wiesz, co muszę zrobić? Wiem, to co ja. Otworzyć browara. No to nie. Centralnie pod taśmociągiem. Pław, podczas holu. Mówię, kurde. Tak jak, nie wiem, na rybniku za grzebieniem. Kiedyś ryby wszystkie stały, miały taką ostoję swoją. Pewnie teraz też mają, nie wiem, bo nie byłem tam dawno. To tutaj za tą liną, centralnie w tych metalach, w tych linach, w tych urządzeniach, tam w tych taśmociągach. Tam są beczki, taśmociąg. Potem nagramy z bliska, może się uda. No tam on centralnie się spławił w tym, w środku tego. Jak koparka ruszy, może te ryby troszeczkę się spłoszą. No ale i tak zobaczysz, jaki koń podszedł tu bliżej nas. Pod liną. Zestaw był z tej strony liny. Z jakieś, nie wiem, 15 metrów od liny w tą stronę. Zestaw, który był najdalej oddalony w tamtą stronę. Bo te wszystkie 5 zestawów są tutaj rozstrzelone w takim półkiężycu, ale bliżej. A ta wędka była dalej wywieziona. Z 5 metrów głębokości. Masakra. Zajebiście! Daj buziaka.